Kochani, słowo, które sobie przygotowałem na dzisiaj dla was, zatytułowałem Stan wojenny. I będę kontynuował to, o czym w ostatnim czasie wiele mówiliśmy. Nie umawiałem się też dzisiaj z Arturem, natomiast sporo powiedział tych rzeczy, które też chciałem powiedzieć w trakcie uwielbienia. Wyjdę może od tego, co już też padało, ale chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Jedno z największych zwiedzeń w chrześcijaństwie to zdanie, że wojna została wygrana. Ja nawet rozumiem tą genezę. Ta geneza, te pierwsze intencje były dobre. Chodziło o to, żeby wyjść z Ewangelią do ludzi, powiedzieć, nie musisz się starać, to nie chodzi o uczynki generalnie. Tak, Jezus pokonał diabła. Natomiast co się stało z tym zdaniem dalej? Ono przeniknęło Kościół. Ono przeniknęło ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Zobaczcie, jaki jest skutek tego, że chrześcijanin przyjmuje sobie za pewnik zdanie, że wojna została wygrana. Zaczyna być wycofany. Przestaje być czujny. Zaczyna spać. To są skutki tego słowa, tak? Wchodzi w iluzyjne życie. Zaczyna być ślepy duchowo. Ja wrócę do tego, co mówiłem przez chwilę w czasie uwielbienia w zeszłą niedzielę. Wiecie, to mnie dotknęło, bo ja zobaczyłem ten obraz na początku. Miałem taką wizualizację, ja często w ten sposób nie widzę, ale miałem taką wizualizację ludzi zmęczonych, zadowolonych, żyjących wczorajszym dniem. Żyjących dniem konferencji, ale wczoraj był ogień, ale wczoraj był power. I widziałem piękną postać, ale widziałem po jej oczach, że to był diabeł. Ale był piękny. I śpiewał, jeszcze raz to zaśpiewam ludziom. Śpi. Zamknij oczy, śpi i śni, a ja będę twym aniołem. I ludzie się zaczęli bujać do tego rytmu. On taki jest. Przecież on przyjdzie jako piękna postać do twojego życia. On ci zaśpiewa kołysankę w kościele. Ach, śpi. Kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać. Poduszkę ortopedyczną ci przyniesie. Kołderkę. Powie ci, posłuchaj, nie musisz tak. Czy Bóg nie jest miłością? Czy Bóg cię nie kocha? Czy Bóg nie docenia tego, co ty robisz w życiu? Czy On tego nie docenia? Odpocznij. Poleż. Bóg ma o ciebie staranie. Odpuść tą konferencję. Odpuść to spotkanie. Przecież tylko ty i Bóg wiecie, jak miałeś ciężki tydzień. Tylko ty i Bóg wiecie, z jakimi rzeczami musiałeś się zmagać w tym tygodniu. Jaki byłeś dzielny. Jaki byłeś męski. Odpocznij. Odpocznij. To Jego głos. Jego głos. On nie przyjdzie do nikogo z nas teraz, mówiąc, że Jezusa nie ma. Nie. On nie przyjdzie. On przyjdzie cię ululać. Ululać cię. Ululać. Będzie cię miział po policzku. Będzie mówił, jaki Bóg jest miłosny. Tylko ja widziałem Jego oczy. I znam to bydle. I wiem, jak On mówi. I dlatego, właśnie dlatego, że Kościół wchodzi w tą konwencję, że to wszystko jest pomieszane. Ten humanizm, ta miłość, te przykłady, co wam przed chwilą dawałem, tak? Generalnie szeroko pojęty Kościół jest słaby i ululany i nie wie, o co chodzi. Tydzień temu Artur mówił o królach. Od tego wyjdę. Samuela 14:47. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem,
prowadził wojny ze wszystkimi okolicznymi wrogami. Z Moabitami, z Amonitami, Edomitami, królami Soby, Filistyńczykami. I wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami. Saul był pierwszym królem w Izraelu. To proroczy obraz. To jedna z przestrzeni zakresu królowania. O tym chcę dzisiaj mówić, dlatego nazwałem to słowo stan wojenny. O tym chcę mówić. Chcę rozwalić pewne fałszywe teorie na ten temat. Czym jest wojna? Wojna to zorganizowany konflikt zbrojny pomiędzy co najmniej dwoma osobami lub frakcjami. Co musi wystąpić? Zorganizowany konflikt, tak? I użycie siły, użycie mocy, to musi wystąpić, jak jest wojna. I zanim pójdę dalej, bo chcę to dzisiaj rozłożyć na czynniki pierwsze trochę, tak? Ten fałsz w zakresie tego, że wojna została wygrana. Najpierw pokażę wam trochę słowa, żebyście się wprowadzili w ogóle też w to, co Bóg na ten temat mówił. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15-16. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna między Panem a Amalekitami jest z pokolenia w pokolenie. Wojna na ziemi toczy się cały czas. A zaraz wam wykażę, na jakich płaszczyznach, jakich przestrzeniach. Ona się toczy cały czas z pokolenia w pokolenie. Ewangelia Mateusza, 10:34. Nie mniemajcie, mówi Jezus, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Tak naprawdę ten konflikt od czasów Jezusa, on się stał jeszcze bardziej wyrazisty. Jeszcze bardziej ostry. Joela 3:14-16. Obwołajcie to wśród narodów. Ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przeklnijcie swoje lemiesze na miecze. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Przychodźcie śpiesznie wy, okoliczne narody. Zbierzcie się. Panie, sprowadź swoich bohaterów. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Zaraz wam to rozłożę, tak jak powiedziałem. Rozłożę wam to na czynniki pierwsze. Czytałem kiedyś ten fragment, który wam teraz przeczytam. Jeremiasza 51:20-21. I tak się zastanawiałem, aż mi olśniło, ale najpierw wam go przeczytam. Czytałem. Jesteś moim młotem, moim orężem wojennym. Tobą miażdżę narody i tobą niszczę królestwa. Pamiętam, czytałem to kiedyś. I mówię, czy to Jeremiasz mówi o Bogu, czy to Bóg mówi o Jeremiaszu? Zatrzymałem się i nagle mnie tak, pęł, jesteś zjednoczony z Bogiem. To o tobie, to o was, o was, o was, tobą Kościele, miażdżę, demoniczne byty, demoniczne struktury, tobą, tobą. Nie teologizuj, czy to o Jeremiaszu, czy od Jeremiasza. Zajmij miejsce, stań w tym miejscu. I ostatnia rzecz, 4 Mojżeszowa 32:6. Wtedy rzekł Mojżesz do synów Gada i do synów Rubena. Jakże to? Bracia wasi mają pójść na wojnę, a wy chcecie tu pozostać? Nie wszyscy chrześcijanie angażują się w wojnę. Mniej niż 1% angażuje się w wojnę. Reszta chce się lulać. Reszta chce tych kołysanek, poduszki ortopedycznej, ciepłej kołdry, kocyka. Jest fajnie wtedy. Jest fajnie. Poleżę. Ciężki tydzień. Dobrze, że mam Netflixa. Kurczę. Poleżę. Panie, pomodlę się, przyszły tydzień będzie lżejszy, może pójdę na konferencję. Posłuchaj, jak diabeł przychodzi, to nie chodzi o to, czy ktoś był na konferencji, czy nie. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że wpuściłeś, czy wpuściłaś lewą myśl, która jak nie zostanie przecięta, to wyda owoc.
wyda owoc. Lewy, zgniły, fałszywy owoc. Z diabłem się nie rozmawia, nie przyjmuje się jego teorii. Będzie chciał zalulać tych, którzy krzyczą, twierdzą, ale jeszcze nie mają doświadczenia, że są posłani na wojnę. Zalulać. Wiecie, w ogóle zauważyłem taką jedną rzecz, że szeroko rozumiany Kościół w ogóle myli łaskę, jakby łaskę traktuje jako pacyfizm. Że to jest łaska. Jest łaska od Boga, rzeczy się poukładają, a my jesteśmy Wojna to tylko właśnie na Netflixie jakiś serial. Bo jest czas łaski. To bzdura. To jest kompletny brak zrozumienia. Strefy wojny. Chcę wymienić strefy wojny. Bo tak jak powiedziałem, ta wojna jest. Pierwsza strefa to ciało. Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne. Tu jest konflikt. Jest konflikt. Między duchem, a między ciałem, tak? Duch ma steroryzować ciało. Duch ma steroryzować ciało. Gdybym dzisiaj rano posłuchał tego, co mi mówi moje ciało, to jeszcze bym spał. Bo mam intensywny czas za sobą. Mało tego. Obudziłem się w nocy, siku. Gdzieś mnie kolano z tyłu, z przemęczenia ukłuło. Z zamkniętymi oczami zrobiłem 3 przysiady. Powiedziałem, będziesz sprawny, bo za chwilę będziesz skakać na uwielbieniu. A ono mi chciało dać wszystkie znaki, że to trzeba tak by było poleżeć. Kurczę, jak ty dawno nie leżałeś. Jak ty dawno nie leżałeś. Tak, żeby się, wiesz, tak wyspać, no. Nie słuchamy ciała. Słuchajcie, naprawdę. Nie podążamy za komfortem, wygodą, której szuka ciało. Ciało tak ma. To się nie zmieni. To ciało trzeba odebrać głos. Trzeba je steroryzować. Ciało nie będzie chciało iść samo z siebie na wojnę. Ono jest przeciwne duchowi. To duch jest świadomy tego, żeby pójść na wojnę. Ciało będzie chciało poleżeć, ciało będzie chciało odpocząć, ciało będzie chciało poduszkę ortopedyczną. Ciało tak patrzy. I teraz ciało trenujemy z perspektywy ducha, czyli co robimy? Zarządzamy nim. Zarządzamy, nie odpuszczamy tej strefy. To strefa wojenna. Nie odpuszczamy tego. Nie słuchamy ciała. Jak mówiłem, to wiecie, ile razy słyszeliście ten głos. Przecież jesteś zmęczony. Bóg cię kocha, ma o ciebie staranie. Olej tą ewangelizację. Coś się stanie, nabierzesz sił. Przecież to Bóg mówi do ciebie, żebyś to olał. To ciało mówiło. To ciało mówiło z diabłem w parze. Ciało ma być posłuszne. Ma być wytrenowane w posłuszeństwie, tak? Ciało ma być sługą ducha. Ma służyć. Ma służyć. Nosi ducha, ale ma być sługą. Nie dyktuje warunków. Ciało, jak nastawisz budzik, powie ci, przestaw go o godzinę, bo jest ciemno. To ci powie ciało. A duch ci powie, módl się. Ale ciało powie, śpi, no. Nie bądź wariat, ciemno. Wstań jak normalny człowiek. 8:30, będzie widno. Na pewno. Na pewno wszystko się uda. Przecież Bóg jest wszechmogący. Uda się w tym dniu wszystko zrobić tak, jak chcesz, tak? Ciało, jak widzi, że jest deszcz albo prognozę pogody, nie idę na ewangelizację. Że zmarznę. Szyja mi zmarznie, uszy. Tak mówi ciało. Ale coś wam przeczytam.
bo ja lubię czerpać z osób, które dotknęły trochę praktyki w tym, co mówił Paweł. Daleko więcej ja pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwie na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie i w nagości. Nie głoszę cierpiętnictwa teraz, to nie o to chodzi. Ale chodzi o pewną cenę i też skoncentrowanie na tym, jakby świadomość. Czy ciało Pawła było szczęśliwe? Nie, on już nie słuchał. Ale ciało nie było szczęśliwe, jak marzło w głębinie morskiej. Jak musiało gdzieś turbo doładowanie wrzucać, żeby szybciej uciekać. Ciało się nie czuło komfortowo. Nie czuło się. Ciałem zarządzamy. Nie możemy się uśpić. Nie możemy się uśpić. Druga strefa wojny to umysł. To nasza dusza. To jest wewnętrzna wojna. Wewnętrzna wojna. Słuchajcie, jak przychodzi diabeł do ludzi? Poprzez myśl najczęściej. Lewą myśl, której człowiek nadaje rangę. Zaczyna o niej myśleć. Wpuszcza ją. Myśl, która nie ma nic wspólnego ze słowem. Filipian 4,8, co mówi? Bracia, myślcie o tym i jest wymieniane, co jest zgodne z prawdą. O tym myślcie. Trzeba znać prawdę, znać słowo i o tym myśleć. Nie o kryzysie, nie o węglu, nie o rachunkach za prąd, jakie będą. O prawdzie myśleć. O prawdzie. Co jest sprawiedliwość, co jest sprawiedliwe. Kto jest naszą sprawiedliwością? Co my mamy, o czym my mamy myśleć? Ja naprawdę, słuchajcie, mówię o tym też dlatego, że ja najczęściej, jak ja rozmawiam z ludźmi, w jakiś sposób im na jakimś odcinku różnym osługuję, zawsze chodzi o to, że stoi za tym jakaś lewa myśl. Prędzej czy później. Jakiś bunt wobec prawdy. I to są ludzie, którzy lepiej niż ja zacytują często, jaki to jest werset. Bo ja pamiętam myśl główną, ale nie czytam nigdy Biblii tak, w taki sposób. Niektóre rzeczy pamiętasz, niektóre pamiętasz. Oni znają, ale nie żyją. Przychodzi myśl trudna i jakaś tam taka okoliczność i myśli teraz mam takie trudne. Nie mogę się skoncentrować na modlitwie, bo gdzie nie przełączę, na który kanał, tam mówią, że to na węgla po 3000. Co ja mam zrobić teraz? Modlę się 30 sekund i znowu o tym węglu myślę. A to kiełkuje, 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 rośnie, rośnie. Po węglu jutro wchodzi inflacja. Po trzecim strach, trzeciego dnia strach o robotę. Po tygodniu depresja. Zarządzamy naszymi myślami. Bierzemy je w niewolę. Myśli się nie zmieniają same. To my z poziomu ducha, tak? Bierzemy myśli prawdziwe, bo to jeszcze dalej nie wymieniłem, tak? Czyste, to chodzi o intencje, chwalebne, godne pochwały. Ile razy mieliście taką sytuację, że mieliście, na pewno mieliście, że was w ogóle
myśli próbowały jakieś lewe steroryzować, ale olaliście to, zaczęliście Boga sobie uwielbiać, tańczyć. I jakby wszystko nagle się zmieniło. Okazało się, że to tylko było coś w głowie. Coś, co rosło. Wydawało się, teraz to już koniec, w łebce tylko szczel. Takie myśli. Słuchajcie, wróciłem do środowiska parę tygodni temu, z którego wyszedłem na dużą konferencję, duże wydarzenie. Panel przede mną, profesorowie z SGH, wykład o makroekonomii, prezesi, dyrektorzy sali. I ta cały czas ta narracja. Będzie gorzej! Będzie gorzej! Planowałem emeryturę, krzyczy profesor. Będę na dwa etaty musiał pracować do końca. Był głośniejszy niż ja, naprawdę. Tak się dar. I taka czapa. Ja mówię, no fajnie, a teraz mój panel. Muszę to złamać, mówię, nie byłbym sobą, muszę w ogóle od innej strony zacząć. Mówię, bo ja nie chcę, żeby ludzie w ogóle w śmierci siedzieli, tak? Wszyscy wystraszeni, tacy w ogóle, wiecie. Taka jest narracja z każdej strony, takie myśli fruwają. Tylko co robimy z tymi myślami, no? Jeśli jest napisane, że nie myśl... Pierwsza rzecz, no, czy to jest zgodne z prawdą? Czy to jest sprawiedliwe? Chwalebne? To do kosza. Do kosza. Do kosza, ale to samo się nie zrobi. Trzeba ustanowić straż. Trzeba podjąć decyzję. To wojna. To wojna. Dusza ma być sługą ducha, tak samo jak i ciało. Ma być sługą i dążyć do tego, żeby była wypełniona, wypełniona prawdami Bożymi. Tak jak powiedział Piotr, uświęciliście dusze wasze przez co? Przez posłuszeństwo prawdzie, czyli przez wdrażanie prawdy, czyli myślenie też o prawdzie. Nie ma innego sposobu. To jest takie, wiecie, enigmatyczne, się mówi. Proces uświęcenia duszy i to jest takie od razu takie święte, tak jakieś takie, nie, to jest takie, ma być takie religijne, jakaś taka, nie wiadomo o co chodzi. Ktoś mówi, to ktoś się uświęcił. No jak się możesz uświęcić? Uświęcić się możesz tylko poprzez posłuszeństwo prawdzie. Nie ma żadnej innej możliwości. Trzecia strefa. Generalnie demony, tak, szatan, demony i cały ten świat duchowy. On tu jest. Dlatego o tym mówię, że mam tą niezgodę na to, że wojna została wygrana. I teraz chodźmy po otwierane furtki. Jest bal i zabawa. Żyjemy jak chcemy, przecież wojna została wygrana. Ja nie muszę być czujny. Ja nie muszę być czujny. W ogóle mogę żyć jak chcę. Jak mi się podoba. Bóg jest wszechmogący, a wojna została wygrana. A Kościół jest zbity i... Musimy świadomie, z czym my bój toczymy. Co pisze Paweł? Efezjan 6:12, tak? Do kogo to jest słowo? Do Kościoła. Do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. To już po Jezusie. Czyli po tym, jak wojna została wygrana w takim rozumieniu, jak się to dzisiaj wnosi do Kościoła. Gdyż bój toczymy, czyli toczymy, tak? Nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy ten bój. No chyba, że nie chcemy. I oddajemy pole. I oddajemy pole. Bo możemy... Wiecie, to taka pierwsza płaszczyzna. Odbieranie terenu diabłu. Jesteśmy powołani do tego. Żeby odbierać mu teren. Kawałek po kawałku. Kawałek po kawałku. Odbieramy. 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 Nie czekamy, że może z tamtego drugiego kościoła tamci coś odbiorą. Nie. Odbieramy. Idziemy dalej, tak? Wypędzamy też demony z ludzi. Ale nie możemy też przysypiać. Nie możemy też przysypiać w tym temacie. Musimy być świadomi też w ogóle. Ja wam później za chwilę powiem, pokażę wam sposoby też prowadzenia wojny. Pokrótce. Ale tak mi się przypomina teraz sytuacja, tak, żebyśmy mieli też świadomość, bo czasami ta głowa nasza i te myśli to są takim blokerem uwolnienia mocy, że aż się słabo robi. Jak odchodziłem z kancelarii, to było 7,5 roku temu, już trochę czasu minęło,
Ja dostałem raz słowo i przekonanie, żeby odejść. Ale miałem taką konstrukcję. Zawsze miałem obliczony rachunek prawdopodobieństwa wszystkich scenariuszy. Tak? No mówiłem, że to jest jakby mądrość w moim życiu, więc jakby patrzę, jakie mogą być rozwiązania. I z jednej strony miałem to przekonanie, a z drugiej strony, jak rysowałem sobie scenariusze mojego wyjścia, to mi się kulki nie zderzały. To ciągle było coś nie tak. Tu jakieś takie miejsce, którego no niedobrze. Tam niedobrze, w tym scenariuszu źle, tam pierwsze dwa skrajne odrzuciłem od razu, ale z tych trzech mówię, kurczę, no nie ma takiego miejsca. Ale finalnie zdecydowałem, że za tym pójdę. Pamiętam, to był gdzieś tam końcówka czerwca, jakoś tam następnego dnia mieliśmy też z Rytą już gdzieś mi na wakacje wyjeżdżać. Poszedłem do, powiedzmy, tego najgłówniejszego wspólnika do wszystkich. Przygotowałem sobie papiery, komplet dokumentów, bo tam mieliśmy sporo spółek plus fundusz. I po ludzku, wiedząc, jaka sytuacja jest generalnie i reakcja, jaki to jest też człowiek, ja się spodziewałem, że tam wojna będzie. Może i w ogóle, może i jakiś ring. A zobaczyłem rozklepanego człowieka, który siedział, bo tej nocy zmarł mu ojciec. Zmarł mu ojciec. Jak poszedłem do drugiego, to okazało się, że na pół roku trafił do szpitala. I przez cały mój proces mojego wyjścia nie mógł być dla mnie blokerem i przeszkodą. Ale w moich głowach, w moich myślach nie narysowałbym takiego scenariusza. Nie, my się nie modlimy przeciwko ludziom bezpośrednio, tak? Jest napisane, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Ale takich przypadków ja doświadczyłem w ogóle wielu. Pamiętam, jak jechaliśmy kiedyś z Litą do dziewczyny, która była po czwartej próbie samobójczej, do szpitala psychiatrycznego w Katowicach, a Julian był w czwartej klasie podstawówki i głosił Ewangelię i opowiadał ludziom o Jezusie i opowiadał też rodzicom. Jesteśmy już gdzieś pod Częstochową, dostajemy telefon, że matka jednego z chłopców idzie do wychowawczyni i idzie w ogóle do dyrektorki zrobić raban. Że co to w ogóle jest? Co to za indoktrynacja? I teraz, wiecie, jestem ojcem. Ojcostwo też chcę prezentować moim dzieciom, tak, żeby czuły się bezpiecznie, bo po ludzku wiem, że będzie tam sam. Ale mam dziewczynę, która jest po czwartej próbie samobójczej. Stanęliśmy na poboczu. Posłaliśmy anioły wojny i anioły ochrony do Juliana i pojechaliśmy do Katowic. Ona w szpitalu psychiatrycznym oddała życie Jezusowi, a matka tego chłopca nie dojechała do szkoły, trafiła na 2 tygodnie do szpitala. Nie wymyśliłbym tego. Nie zaplanowałbym tego. Stanąłem na tym, w co wierzę i za czym idę. Czasami, wiecie, po kilku takich historiach tak sobie usiadłem aż, znaczy wow, jaka to w ogóle jest moc. Jak to w ogóle działa. Ale ja jestem świadomy rzeczywistości duchowej i jestem świadomy, że jak nie zabieram terenu, to go oddaję. Nie ma czegoś takiego jak stan obojętny. Albo napieram, albo oddaję. I znajdę nawet cytaty z Biblii, żeby się tym zasłonić. Ale będę miał główkę na poduszce ortopedycznej i ciepły kocyk. Taki będzie ze mnie wojownik. Pokrzycie ewentualnie w zbiorowym namaszczeniu. Pokrzycie, a jak? Co nie pokrzycie? Ja nie pokrzyczę. Głos mam donośny. Czasem sobie lubię pokrzyczeć, to sobie pokrzyczę. Ale co dalej? Co zrobię dalej? Mamy być bezwzględni dla diabła. Cały czas o tym mówimy, słuchajcie, zobaczcie. Zero litości. Zero litości.
Czwarta strefa wojny. Przeciwności, okoliczności. W sumie powiedziałbym, że to, co widzialne. To, co widzialne. Ja to tak nazywam symptomami takimi demonicznymi, tak? Dla mnie była kiedyś taka myśl mega uwalniająca. I niby już to rozumiałem, wiecie, bo rozumiałem, że wiara, że ponadnaturalne, ale jak powiedziałeś, to, że coś widzisz, nie jest dowodem niczego. Mówię, kurczę, mocne. Całe życie nam się wmawia inaczej. Że istnieje tylko tak naprawdę to, co widzisz. Wszystkie, no, co jest nazywane prawdą, tak? Wszystko, co jesteś w stanie jakieś dotknąć, zobaczyć, tak? To jest prawda. Według tego się żyje. Ale ja pamiętam, bo Duch Święty mi robił też takie operacje na mojej głowie na początku. Oczywiście ja chciałem tego. Pamiętam, jak po nawróceniu, jeszcze przed uzdrowieniem mojego kolana, miałem taką sytuację, że wiecie, siedzę sobie, czytam sobie, słucham, że mam mówić, że jestem zdrowy, niewiele czaję jeszcze, ale jest to dla mnie ważne. I teraz siedzę, słucham, że mam mówić, że jestem zdrowy, mam otwartą Biblię, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Siedzę na krzesełku i boli mnie kolano. I ja mówię, Boże, Ty jesteś prawdą. Ja chcę być prawdziwy. Ja tego nie rozumiem. Jak ja mam kłamać, że mnie nie boli, jak mnie boli? Boli mnie tak, że ani zgiąć nie mogę, ani wyprostować w ogóle. Boli mnie. I przebił się przez ten lament. Głos. Ale ty musisz zdecydować, co dla ciebie jest prawdą. A wiecie, ból odczuwalny, to nie wspomnienie. Siedzisz i czujesz, tak? Siedzisz parę godzin, boli cię noga. Próbujesz zmienić jakąś pozycję, wiercisz się na krzesełku, boli cały czas. I musisz zdecydować. Zdecydować, więc to, że coś widzimy, to nie jest... I to jest wojna, bo ja widzę często... Robimy coś, mówimy, nie wiem, niedziela, jest jakieś słowo, jest uwalniane. A później w środę, nawet przed modlitwą wstawienniczą, jakaś okoliczność się wydarzyła niesprzyjająca i człowiek traci orientację. Dlaczego? Dlaczego? Jakaś okoliczność. No i co z tego? Moja noga mówiła mi, że jestem chory, ale nie byłem chory. Jakaś okoliczność może ci mówić, że masz problem, ale nie ma tego problemu. Chyba, że uwierzysz, że masz problem. I pójdziesz za tym. Ja mam takie dwa podejścia. Pierwsze jest takie, że generalnie ja się nie zgadzam na przeciwności, które są niezgodne z krzyżem, tak? I uderzam w nie i zmieniam je. Ale dwa, nie żyję też według tego, co widzę, tylko według tego, w co wierzę. To jest podwójne moje takie podejście, jeśli chodzi o okoliczności. I teraz piąta strefa, którą dzisiaj też dużo Artur mówił. Piąta strefa wojny to jest generalnie rozgłaszanie Ewangelii. Szerzenie królestwa, uzdrawianie chorych, uwalnianie. Diabeł nie chce, żebyśmy to robili. Nie chce. I ci to właśnie przyjdzie przez myśl, bo to są często wymieszane rzeczy, ale słuchajcie, to Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. On na to stawiał, wypychał nas do tego w ogóle, wypychał nas. Mówił, co jest istotne, a co nie jest istotne. Ale na co dzień toczy się wojna o to, żebyśmy nie poszli. Żebyśmy się mogli czymś usprawiedliwić. Przecież ja jestem tak zaangażowany w te rzeczy, ja robię to, tamto, tamto, tak. Możemy się gdzieś tam poużalać, ale jest wojna o tą strefę, o tą sferę. Teraz powiązane z tym rzeczy, jakie sposoby prowadzenia wojny, bo to oczywiście czasami one występują łącznie, ale chodzi o to, żeby mieć też świadomość, tak? Część z nich już, znaczy wymieniliśmy je. Zarząd nad ciałem. To też jest sprawowanie wojny.
Bo jak ciało zacznie dyktować warunki, no to sorry, to o jakiej wojnie my mówimy? To o mięsie armatnim najwyżej. Zarząd nad ciałem. Zarząd nad myślami i umysłem. Zarząd. I teraz zobaczcie, przeczytam fragment, bo mi się on, jak to pisałem, przypomniał. Ewangelia Łukasza 2:34-35. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją duszę przeniknie miecz. Nie ma człowieka, którego duszy nie przeniknie miecz, jeśli chce pójść za prawdą. Każdy z nas, to co mówił dzisiaj Artur, stanie przed wyborem. Czy rezygnuje z tego, czego chce, czy kiedy chciał, bo to mu się też będzie zmieniało. Ale kiedyś na pewno było to istotne. Czy tego chce? To są mocne słowa. Także twoją duszę przeniknie miecz. Albo będziesz z boku, będziesz na widowni. Rzecz się będzie działa obok ciebie, a ty w książkach poczytasz. Albo na YouTubie pooglądasz. Ale jeśli nie, to przeniknie miecz. Przeniknie. Podejmowanie decyzji. 3. Zgodnych z prawdą. Podejmowanie decyzji. Dałem wam przykład mojego wyjścia. Podjąłem decyzję. Miałem to poukładane, tylko wszystkie okoliczności i myśli chciały mnie zatrzymać. Ale podjąłem decyzję. I co? I moc się zaczęła manifestować. Demoniczne przeszkody zostały usuwane, bo podjąłem decyzję. I zrobiłem ruch. Sprawowanie władzy nad demonami. Brak bierności. Brak wycofania. Ilu z was miało tak, że przez jakiś czas zżyliście się ze swoimi demonami? Można się przyzwyczaić. I słuchać o tym gdzieś tam i wszystko sobie wyjaśnić w głowie. Można. Można. Ale mamy sprawować władzę. Kiedy? Zawsze. 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 Od tej wojny nie ma urlopów. Modlitwa. 5. Modlitwa. Życie modlitewne. Stan modlitwy. Cały czas. Cały czas. Już nie chcę o tym mówić, nie chcę tego rozwijać, tak? Tam nie modlitwy lęku, żeby tam sumienie zagłuszyć. Modlitwa. Realna modlitwa i wiarę w tą modlitwę w ogóle. Wiara w moc modlitwy też. Dalej, 6. Wiara w słowo, a nie w to, co widzialne. I w ogóle język wiary, który się z tym wiąże. Efezjan 6:17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Objawienie Jana 1:14-16. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Mnie to pionuje zawsze takie rzeczy. Z ust jego. Tego, którego chcę naśladować. Tego, który jest moim Bogiem, który mi imponuje. Którego podziwiam. Wychodzi miecz. Nie wychodzi jakaś tam chmurka. Życie zgodne z prawdą jako skutek. To jest sposób prowadzenia wojny. Wdrażanie prawdy w życie. Dalej. Posyłanie aniołów. Kurczę, jak ja to zrozumiałem, naprawdę, na paru takich swoich przykładach w życiu, jak to działa, nie wiem, czy zauważyliście. Na modlitwach, które prowadzę, ja regularnie na początku, jak stajemy i zaczynamy się modlić, mówię, że Boże aniołowie, posyłamy was teraz na każdy front, na który za chwilę zdefiniujemy. Uderzacie na każdy front. Bo jestem świadomy, że nie jesteśmy sami.
I mi nie wystarcza informacja, że te anioły są. Ja chcę, żeby one były aktywne. Jak się modlę, ja mam swoje wizualizacje, ja to widzę. Widzę poszczególne natarcia. Często mi to daje jakąś informację, żeby coś odpowiednio jeszcze poprowadzić czy powiedzieć. Ale to jest dla mnie istotne. Bo to jest sposób prowadzenia wojny. Bo one są i czekają na nasz rozkaz. Czekają na naszą komendę. Ale pod kocykiem, kołderką, na podusi ortopedycznej raczej nie wydajemy komend. Raczej w inną stronę odpływamy. No i głoszenie Ewangelii i szerzenie Królestwa, to jest jasna rzecz. Głoszenie Ewangelii jest sposobem, jest prowadzeniem wojny. Paweł mówił, nieważne z jakich powodów, byleby Ewangelia była głoszona. Diabeł zrobi wszystko, żeby zatrzymać ludzi głoszących. Nieważne, tu z perspektywy wpływu, z perspektywy tego, że jeśli rzeczywiście chcemy ratować te dusze, jeśli nasze myślenie jest prawidłowe, to musimy głosić i musimy szerzyć. I chcę jeszcze króciutko powiedzieć o kilku prawach wojny. Czy prawach związanych z wojną. 5 Mojżeszowa, 21. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój. Tam było wtedy, teraz jesteś zjednoczony z Bogiem. Czy nawet to trudno powiedzieć, jest z tobą. No gdzie ma być? Jesteście razem tam, ale nie bój się. Nie chodzimy w ziemskim myśleniu, tak? I wyłącznie w tym, co naturalne. Korzystamy z tego, co naturalne. Wspomagamy się tym, co naturalne. Ale nie patrzymy. W komorze słyszałem od Pana, że mam tam napierać, a teraz idę, jestem sam, a jest ich 100. Czy coś się zmieniło? Czy od czasu komory, czy tej informacji, cokolwiek się zmieniło? Ale tymi rzeczami trzeba żyć. Nie bój się. Nie panikuj, bo umysł się zawęża. Przychodzą lękowe koncepcje. Poddać się czy uciec? Jutro ich pogonię. Jutro. Dzisiaj nie. Dzisiaj jeszcze przygotuję lepszą strategię. Ale godzinę temu byłeś pewien, co masz zrobić, jak byłeś w komorze i nie widziałeś, a teraz widzisz i się boisz. Nie bój się. Prawo wojny. Nie bój się okoliczności, choćby wydawały ci się straszne. Tu przeczytam fragment, bo dłuższy. Druga Kronik 17:1-10. Zaznaczyłem chyba. Dobra. Władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich, ustanowił namiestników ziemi judzkiej oraz miastach efraimskich, które zdobył Asa, jego ojciec. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów. Ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. W trzecim roku swego panowania wysłał swoich książąt Benczajla, Obadiasza, Zachariasza, Natanaela i Michajasza, by nauczali w miastach judzkich. Wraz z nimi zaś Lewitów, Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asaela i tak dalej, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jehorama. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego. Obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. I teraz zobaczcie, bo puenta. Wtedy
strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Kiedy? Co jest napisane o nim? Chodził drogami Pana. Żył prawdą. Szukał Boga. Rozwijał się i pogłębiał. Takie miał hobby. No bo co to znaczy szukać Boga? Tak? Pogłębiać coś, rozwijać się. I wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących. Zobaczcie, on tam robił akcje ewangelizacyjne. Czy szkoły wiary, czy biblijne. Tak, bo to trzeba jakby odpowiednio zobaczyć. I strach padł na wszystkich sąsiadów. Życie prawdą na co dzień i pokazywanie jej publiczne powoduje, że diabeł się boi. Boi się. Zobaczcie, bo to trzeba na przykład zderzyć, tak? Po ludzku może się wydawać, o, wszyscy sąsiedzi, bo wiemy o tym, że sąsiedzi, religia, władza, one się próbują wtedy złapać za rękę, jak się coś prawdziwego gdzieś dzieje i powstać, zbudować jakiś obóz. To w Nehemiaszu i nie tylko, są te rzeczy opisane. Ale kiedy zaczynamy robić to, do czego jesteśmy powołani, diabeł się boi. A jak się boi, to się cofa. Jeszcze jeden ważny fragment. Druga Królewska. 6, 8, 12. Też przeczytam. Dobrze napisałem? Dobrze. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym a tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmił mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Ale zobaczcie, jak to jest też ważne, tak, żeby korzystać z perspektywy proroczej w czasie wojny. Czy w ogóle też we własnym zakresie, tak? Czy tak, jak jesteśmy kościołem, czy zespołem, żeby z tego korzystać. Ta informacja docierała, była precyzyjna, bardzo precyzyjna. Musimy łączyć te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o prawa wojny, bo chcemy być skuteczni, tak? Chcemy być skuteczni. Przypowieści Salomona 20:18. Dzięki dobrej radzie plany się udają, to też z rozwagą należy prowadzić wojnę. Jak? Rozważnymi sposobami, nie emocjonalnie. Nie prowadzimy wojny. O, ten mi pojechał, to tam teraz, tam. Bo emocje wzięły górę. Nie, nie tak, nie walczymy. Tu można by było mówić dużo, ja chcę pokazać tylko jedną rzecz. Że mamy być świadomi odpowiednich duchowych sposobów, zadań. Chociażby na przykładzie Jeremiasza 1:10. Zobaczcie. Może być co? Wykorzenianie. Może być wyplenianie. Może być niszczenie. Może być burzenie. Może być odbudowywanie. Tak? I może być sadzenie. Ale o co chodzi? Zawsze chodzi o to, że budujemy odpowiednią strategię. Do tej strategii ustalamy właściwe zadania, a do zadań bierzemy odpowiednie narzędzia. Tak się wojnę prowadzi. Strategia, zawężenie do konkretnych zadań w ramach tej strategii i teraz, żeby wykonać te zadania, określone narzędzia. Łukasza 14:31. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysięcy wyrusza przeciwko niemu. Ten fragment chcę jakby trochę z innej strony też pokazać, niż zawsze się mówi, bo przygotuj się do wojny. Wyposaż się odpowiednio. Bądź też świadomy. Bądź też świadomy w ogóle. Co masz? Skąd jesteś?
jaka jest też twoja pozycja z tym wszystkim, ale połączę to z drugim fragmentem. 2 Koryntian 10:4-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jak sobie połączymy też te dwie rzeczy w ogóle, to my musimy rozważać swoją pozycję. Co to znaczy, że mamy władzę nad demonami? Że w hierarchii są niżej niż my. Zgadzacie się z tym? Bo kiedy przychodzą myśli światowe i lęk, to się o tym zapomina. Ale w tym temacie diabeł jest taki silny. Jaki jest silny? Władza nad demonami. Mam władzę nad demonami. On jest niżej. Chyba, że mnie oszuka, że jest wyżej. Albo, że jesteśmy równo. To wtedy się wycofam, bo się wystraszę. Ale jak będę żył przekonany tym, jaką ja mam pozycję, jak będę skupiony na mojej tożsamości, jak będę skupiony na moim wyposażeniu, co ja mam, czym ja dysponuję, co ja mogę zrobić. Ja naprawdę mam wrażenie, że mnie wiele razy w życiu pionowało to Dzieje Apostolskie 1:8, tak? Nazywamy to chrzest w Duchu Świętym. Wiele razy w różnych sytuacjach. Nie miałem nic innego, tylko to. Ale weźmiecie przez wiarę potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości Boga. Weźmiecie. Wziąłem, Boże. Wziąłem. I jak idę do diabła w tym temacie, mówię, zobacz, kogo widzisz? Boga widzisz. Boga widzisz. Widzisz potęgę Boga. Widzisz siłę Boga. Idę po swoje. Idę na mój teren. Idę. Jeszcze parę słów chcę powiedzieć na temat apostoła Pawła. To był człowiek walki. Bez dwóch zdań. To był człowiek walki. 1 Tymoteusza 4:10. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Tak? Paweł miał świadomość, że przez cały czas walczymy. To teraz zostało powykrzywiane właśnie tym wszystkim takim, kurczę, pacyfistycznym podejściem. Łaska. Łaska. Połóż się i śpi. Zamknij oczy, śpi. Jeszcze czas łaski, wiesz? Przecież jak śpisz, zobaczcie, jak diabeł manipuluje też słowem, to przecież Pan też zaopatruje, wyposaża nawet jak śpisz, nie? No co, nie wierzysz w słowo? Śpi. Śpi. Tak samo z Jezusem rozmawiał na pustyni. Tak samo. W ten sam sposób chciał. Albo ludzie mówią tak. No ale wiesz, przecież Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem pokoju twojej uświęconej głowy. Jeśli uświęcisz sobie głowę przez posłuszeństwo prawdzie, to będziesz szedł, zabierał front, zabijał demony i miał totalny pokój w głowie. Boga pokoju. Mamy być mordercami demonów chodzącymi w pokoju Bożym. Co Paweł dalej? Kolosan 1:28-29. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Paweł cały czas realizował zadania, Boże zadania, ale wierzył też w to, tak? Wierzył w moc. Wierzył w moc i używał tej mocy. Mówił o tym normalnie. Wierzył w to. Nie miał z tym problemu. Rzymian 15:30. To coś było powiedziane. Proszę was wtedy, bracia, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach.
walczył w modlitwach. Wiedział, że to w modlitwie przejmuje teren najpierw. To w modlitwie przejmuje, zabezpiecza, a potem wkracza w realu. Ale wiedział to. I uczył uczniów. Walczcie ze mną w modlitwie. Walczcie. Wiele razy w środę mówię to do was, nie? Czy mamy świadomość, że przyszliśmy na jakąś walkę? Zabrać jakiś teren diabłu. Coś mu odebrać, coś mu zabrać. Ja to lubię. Ja się cieszę z tego. Że to nie jest czas relacji. Ja powiedziałem wam, że ja w te wakacje jakoś tak mocno zrozumiałem to, wziąłem do siebie, że ważna jest też świadomość celu poszczególnych spotkań. Jeśli przychodzę na spotkanie modlitewne, to przychodzę na nie walczyć. Jeśli chcę z kimś pogadać, to albo zostanę dłużej, albo zostanę wcześniej. Ale nie tak, że przez 15 minut ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, bo jestem w tych wszystkich tematach jakichś tutaj zawodowych, życiowych, tam w ogóle i niby się modlę, ale się nie modlę. Coś tam robię, bo wszyscy robią. Można zacząć zupełnie innego miejsca. Można od początku zacząć dużo wyższą jakością. Ale to jest kwestia też wyborów i decyzji, tak? Nie wiem, mnie cieszy, jak mam pełną świadomość, że w naszej modlitwie zabieramy diabłu teren. Ja mam z tego ogromną radość. Mnie to kręci, ja naprawdę. W sumie ja nienawidzę go. Takie osobiste. I 1 Koryntian 9,26. Zobaczcie. Ja tedy biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Pawła interesowała skuteczność. Zawsze. Wiedział, że biegnie i wiedział, że walczy. Nie posyłał pierdół. Myślę, że już wtedy powstawały koncepcje, że właśnie poleżymy, poczekamy. Pracować nie trzeba, tego nie trzeba. Bóg jest, Jezus wraca. On nie, on rozumiał. Biegnę i walczę. Biegnę i walczę. Biegnę i walczę. Nie usypiam się. Nie usypiam się. Nie mówię, że wojna została wygrana. Nie. Zajmuję swoje miejsce. Zamieniam lemierz na miecz. I staję. Staję każdego dnia, by to robić. On był świadomy. Dla mnie to jest ważne, słuchajcie. To mi się nie kłóci w ogóle z wewnętrznym pokojem, z moim bezpieczeństwem. W ogóle ja się czuję mega bezpieczny, czuję się też naprawdę kochany, ale ja mam tak, że myślę, że to w ogóle jest zdrowe, że im się czuję, im jestem bezpieczniejszy, jakby dojrzalszy, tym bardziej mi się chce niszczyć diabła jeszcze, z większą determinacją. Że to nie przesuwa mnie w jakąś taką dziwną przestrzeń, że jestem nasycony jakąś wiedzą, że jestem nasycony znajomością Boga, bo jak jestem świadomy Jego charakteru, jestem świadomy tego, co jest dookoła, no to jak? To jak można podjąć inaczej decyzję? Jak można nie chcieć pójść na front? Jak można nie walczyć? Jak? Kochani, dużo mówimy o tym w ostatnim czasie. Dzisiaj też dużo z was, zakładam, że robiło jakieś decyzje, jakieś postanowienia w czasie uwielbienia. Wyrzeknij się pacyfizmu. Wyrzeknij się tego. Potraktuj to poważnie. Powiedz, przeklinam pacyfizm. Będę walczył i chcę walczyć. Jestem tego świadomy. I składaj raporty wojenne. Dawaj świadectwa. W wojsku zawsze obowiązywały raporty. Dawaj. Wszyscy jesteśmy tym zainteresowani. Zdobywaniem kolejnych terenów. Niszczeniem dzieł diabła.
nasze życie. Tak więc naprawdę nie wpuszczajcie nigdy jakiejkolwiek pacyfistycznej myśli i hasła, że wojna została wygrana. Nigdy się nie dajcie ululać po prostu. Idziemy dalej. Amen.